Cześć wszystkim, pragnę przywitać Was w filmie wyjątkowym, bowiem ostatnim filmie chronologicznym o cywilizacji Sumerów. Dlaczego ostatni, skoro historia Mezopotamii trwa przecież dalej? Mamy okresy m.in. babiloński czy asyryjski. Dlatego, że historia stricte sumeryjska, historia polityczna Sumerów, dobiega końca wraz z upadkiem Imperium III dynastii z Ur, które będzie tematem tego właśnie odcinka. Oczywiście nie oznacza to końca tematu w Mezopotamii na moim kanale, bowiem wspomniane odcinki o Babilonii i Asyrii pojawią się w przyszłości. Już niebawem pojawi się także film o cywilizacji Elamu, bowiem z tego co widziałem po komentarzach, które dodaliście pod filmem o Sumerze wczesnodynastycznym, jest to temat, który bardzo pragniecie poznać, a produkcja na temat Elamu w zasadzie jest już w przygotowaniu. Do samych Sumerów na pewno jednak jeszcze na kanale wrócę, pewnie w jakichś odcinkach tematycznych, aby bardziej zgłębić jakieś aspekty cywilizacyjne. Jednak jest to melodia przyszłości, zostawmy to na razie. Dzisiaj skupmy się na Imperium III dynastii z Ur, ostatnim wielkim państwie sumeryjskim. Nim zaczniemy, standardowo trzy ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to teraz, bowiem statystyki pokazują, że cały czas duża część stałych, powracających na kanał widzów jeszcze tego nie zrobiła. Dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o filmach, a ja zyskam większą motywację do tworzenia. Win-win! Po drugie, jeżeli jeszcze nie dołączyliście do grupy na Facebooku, zapraszam teraz wszystkich, bowiem jest tam już prawie 1000 osób. Pewna społeczność wokół kanału się tworzy, pojawiają się tam informacje związane z działalnością kanału. Po trzecie, jeżeli jesteście tutaj nowi albo po prostu nie widzieliście poprzednich filmów na temat Sumeru, macie je ułożone chronologicznie w playliście o nazwie Mezopotamia i Bliski Wschód. Link do niej znajduje się oczywiście w opisie, a filmy, jak już wspomniałem, są ułożone chronologicznie. To wszystko z ogłoszeń, przenieśmy się teraz na tereny Mezopotamii, aby poznać historię ostatniego wielkiego imperium sumeryjskiego. Pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą w Mezopotamii nadszedł czas ostatniej wielkiej dynastii sumeryjskiej, trzeciej dynastii z Ur. Okres panowania tej rodziny uznaje się za osobną epokę z racji wielu czynników, które poznacie w tym materiale. Na wstępie należy powiedzieć, że dokładna chronologia tego okresu sprawia badaczom sporo kłopotów. Ciężko umiejscowić jest początek trzeciej dynastii z inną, niezwykle ważną dynastią tego okresu, mianowicie z drugą dynastią z Lagasz. Renesans sumeryjski, który zwykło przypisywać się rozkwitowi Imperium z Ur, zaczął się de facto jeszcze za rządów Gudei, Enzi miasta państwa i królestwa Lagasz. To wtedy miały miejsce wielkie reformy, które niejako na nowo dały mieszkańcom południowej Mezopotamii nadzieję. Nadzieję na odbudowę mocno zachwianej wtedy cywilizacji. W tym czasie Ur, miasto, z którego wywodzi się rzeczone imperium, za czasów okresu gutejskiego pozostawało w pewnej zależności od Lagasz, ale przejściowo prawdopodobnie także od Uruk. Z Uruk wywodził się Utuhengal, wielki władca sumeryjski, który podjął się bardzo ciężkiego zadania, skutecznego wygnania z kraju obcych najeźdźców, Gutejczyków, których inwazja ponad 100 lat wcześniej spowodowała tak zwany ciemny wiek w historii Międzyrzecza i niemalże doprowadziła do zagłady cywilizacji Sumerów. Utuhengal odniósł duży sukces i rządził jako król nowo zjednoczonego Sumeru przez 7 kolejnych lat, do momentu, gdy podczas inspekcji budowy nowej tamy został uśmiercony, prawdopodobnie w wyniku spisku. Kto stał za tym przewrotem? Nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jednak wiemy, kto na tym najbardziej skorzystał. Pełną pulę zgarnął niejaki Ur-Nammu, uchodzący za założyciela trzeciej dynastii z Ur. Trwają spory, czy był zięciem Utuhengala, czy jego bratem. Prawdopodobnie jeszcze za życia Utuhengala, wywodzący się z Ur przyszły król Sumeru, doprowadził do usamodzielnienia swojego ośrodka względem królestwa Uruk. Jest możliwym, że piąta dynastia z Uruk, reprezentowana przez Utuhengala i trzecia dynastia z Ur, to tak naprawdę jedna rodzina, która po prostu rządziła dwoma ośrodkami. Sumeryjska lista królów wspomina, że Uruk zostało podbite, a królestwo przeszło do Ur. Jednak nie musimy zawierzać temu podaniu, bowiem do konfliktu wcale nie musiało dojść. Ur-Nammu, czy to jako brat, czy to jako zięć, czy to może jako najjaśniejsza i najlepiej rokująca dla miasta nowa postać na tle innych pretendentów, po prostu naturalnie przejął władzę po Utuhengalu, jednak nie na całym terytorium poprzednika od razu. Nie wiemy, kiedy dokładnie do tego doszło, ale wypadało to mniej więcej na 2112 rok przed naszą erą, jednak w zależności od wybranej chronologii, daty te mogą różnić się nawet i o 100 lat. We'll be right back.
pierwszych latach swoich rządów Ur-Nammu skupił się na rozszerzaniu terytorium swojego nowego państwa. Prawdopodobnie zaczynając od ziem skupionych wokół Ur i Uruk, król stopniowo rozszerzał swe włości w kierunku północnym. Nie wiemy, czy na zasadzie ekspansji militarnej, czy pokojowej. Ur-Nammu zajął prawdopodobnie ziemię całej krainy Akadu, rozciągając terytorium do symbolicznej granicy z północną Mezopotamią. Zasięg terytorium nowego państwa sięgał także w kierunku gór Zagros, za ośrodek Eshnunę. Jedna z inskrypcji mówi o konflikcie Ur-Nammy z królem Elamu, Puzurin-Shushinakiem, w wyniku którego Uryjczyk zająć miał ziemię wokół rzeki Djali i prawdopodobnie część królestwa Elamu. W wyniku podbojów, po początkowym używaniu tytułu Lugala-Ur, władca ogłosił się królem Sumeru i Akadu, co było symbolicznym nawiązaniem do wielkości władców akadyjskich, którzy również przybierali to miano. Co do północy Mezopotamii. Nie wiemy, czy władca podbił jakiekolwiek tereny górnej Mezopotamii, bowiem nie odkryto żadnych podań na ten temat. Wydaje się, że ograniczył się do terenów krain Sumeru i Akadu. Północ w tamtym czasie zaliczyła znaczny regres cywilizacyjny, więc ten kierunek nie musiał być tak atrakcyjny, jak choćby wtedy, gdy władztwo nad ziemiami północy rozciągał Sargon Wielki. Uryjczyk na pewno swoją obecność na tych terenach zaznaczył, choćby poprzez handel, który za jego rządów znacząco się rozwinął, a przecież większość szlaków handlowych wiodła przez północ. Co do handlu, pozycję dominanta w tym aspekcie przejął ośrodek Ur, odbierając znaczenie i rolę najważniejszego portu Zatoki Perskiej miastu Lagasz. Za głównego ojca potęgi Lagasz uznaje się Gudee, zarządów którego szlaki sumeryjskiej wymiany towarów zostały odrestaurowane. Ur-Nammu miał więc w tym aspekcie ułatwione zadanie. Podczas całego trwania imperium handel odgrywał niesłychanie istotną rolę. Jak już wiecie, jednym z głównych obszarów, z którymi handlowała Mezopotamia, był basen Zatoki Perskiej. Wyszczególnić możemy charakterystyczne przedmioty, które stanowiły element wymiany, a były to przede wszystkim najróżniejsze surowce, takie jak metal, drewno, kość słoniowa, a także kamienie półszlachetne. Warto zwrócić uwagę na jeden szczególny rodzaj przedmiotu, który stał się obiektem handlu zarządów trzeciej dynastii. Mowa tu o muszlach. Te, po wyłowieniu, zostawały następnie obrabiane przez rzemieślników, którzy zamieniali je, co ciekawe, w lampy i kielichy. Archeolodzy odkrywali je w różnych grobach, pałacach, świątyniach, a nawet w domach mieszkalnych. Fakt, że przedmiot ten znajdowano głównie w siedzibach należących do klas wyższych, może wskazywać, że tylko zamożni obywatele Sumeru mieli w tym czasie do nich dostęp. Dodatkowo Ur handlowało w znacznych ilościach biżuterią, rzeźbami i pieczęciami cylindrycznymi. Wysoki popyt na te produkty świadczy o silnych stosunkach handlowych z regionem Zatoki Perskiej. W tym czasie szczególnie ważnym przemysłem w Ur stała się produkcja tekstyliów. Przemysłem włókienniczym zarządzało państwo, a do produkcji odzieży wełnianej i lnianej zatrudniano wielu mężczyzn, kobiety i dzieci. Wracając jednak do Ur-Nammy, nasza wiedza o jego polityce wewnętrznej jest dość zdawkowa. Władcy przypisuje się stworzenie kodeksu Ur-Nammy, czyli zbioru praw, który stanowił prawdopodobnie najważniejszy akt prawodawczy imperium. Choć trwają spory co do faktycznego autora zbioru praw, przypisuje się go Ur-Nammie. Mimo, że zachowany fragmentarycznie, kodeks jest nie tylko zbiorem praw, ale także potężnym źródłem informacji o stosunkach politycznych, społecznych i gospodarczych w państwie. Kodeks ugruntował pozycję władcy, który miał być wysłannikiem bogów i przedłużeniem ręki boskiej na ziemi. Panujący ustrój polityczny wynikający z kodeksu to charakterystyczna dla całego Sumeru teokracja. Społeczeństwo w takim państwie jest podzielone na klasy oraz na obywateli wolnych i zniewolonych. Mimo podziału klasowego, kodeks zapewniał ochronę państwa wobec dzieci, sierot, wdów i biednych. Nowy system prawodawczy wprowadził ponowną redefinicję systemu miar i wag oraz sprawił, że w Mezopotamii pojawił się w jakimś stopniu ujednolicony system pieniężny, gdzie funkcje pieniądza spełniały kawałki brązu i srebra o ustalonej wadze oraz kształcie. Co ważne i warte podkreślenia w stosunku do przyszłego materiału o Babilonii. W historii utarło się, że niejaki kodeks Hammurabiego był pierwszym zbiorem praw, jednak nie jest to prawda, bowiem jeszcze przed Ur-Nammą możemy mówić o kodeksie Uruk-Aginy, który stanowi prawdopodobnie pierwszą i najstarszą poznaną nam kolekcję spisanych praw. W prawach Ur-Nammy istnieje zapis mówiący o tym, że za uszkodzenie ciała przyjęto zasadę rekompensaty pieniężnej, co potwierdza to, że reguła ta jest znacznie starsza od słynnej zasady oko za oko. W żadnym znanym punkcie kodeksu Ur-Nammy nie przewidziano zasady odwetu, a więc prawa te zdają się być znacznie mniej restrykcyjne niż ich późniejsze, babilońskie odpowiedniki. Ur-Nammu odpowiadał za szereg zmian w gospodarce Sumeru.
Po okresie gutejskim wciąż żywy pozostawał problem uszkodzonych i w dużej części zniszczonych kanałów irygacyjnych, których odbudowy podjął się władca. Z inskrypcji wiemy, że prace te były bardzo kosztowne i czasochłonne, co tylko raz jeszcze pokazuje impet, z jakim Gutejczycy wjechali do Międzyrzecza. Najwięcej nowych kanałów powstało wokół rodzimego miasta władcy. Podjął się ponadto budowy nowych świątyń oraz rewitalizacji starych, tych zniszczonych przez barbarzyńców. Wiemy o pracach w Larsie, Nippur, Uruk, Eridu oraz oczywiście w Ur. Biorąc pod uwagę skalę tych budowli, musiały one pochłonąć znaczne zasoby królewskiego skarbca. To dobitnie pokazuje, że gospodarka nowego imperium stała na bardzo wysokim i wydajnym poziomie, bowiem nie znamy podań o charakterystycznym dla współczesnych, dzisiejszych państw, obyczaju zaciągania długów wszędzie, gdzie się da. Ur-Nammu jako władca odniósł wiele sukcesów i na pewno zasłużył na określanie go wielkim. Jednak mimo doprowadzenia cywilizacji Sumerów do progu swoistego renesansu, wciąż pewne choroby trawiły jego państwo. Jednym z nich były pozostające wciąż przy życiu niedobitki ludu Gutejczyków, którzy po powrocie do krainy Gutium i odzyskaniu witalności bojowej nie zapomnieli o swojej wielkiej klęsce, która skutkowała wygnaniem ich z Sumeru. I to właśnie oni doprowadzili do śmierci króla. Założyciel trzeciej dynastii z Ur zginął w bitwie z Gutejczykami po tym, jak został opuszczony przez swoją armię. Jego bohaterska śmierć w bitwie została upamiętniona w długiej sumeryjskiej kompozycji pod tytułem Śmierć Ur-Nammu. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, bitwa ta nie zakończyła się odrodzeniem potęgi Gutejczyków. Wydaje się, że władca chciał po prostu rozprawić się z pozostałościami dawnej gutejskiej potęgi, za co też zapłacił najwyższą cenę. Cenę życia. Postać króla przeszła do legendy, a bezpośrednim sukcesorem na sumeryjsko-akadyjskim tronie został jego syn, niejaki Shulgi. Za twórcę największej potęgi imperium nie uznaje się Ur-Nammu, lecz właśnie Shulgiego, jego następcę i syna. Jako badacze mamy to szczęście, że zachowały się roczniki opowiadające o wszystkich 48 latach jego panowania, co zapewnia nam dość kompletny obraz najważniejszych wydarzeń w jego karierze. W pierwszej połowie panowania jego uwaga skupiała się głównie na sprawach administracyjnych, wznoszeniu świątyń i pałaców królewskich oraz rozbudowie sieci dróg w królestwie. Jeden z roczników informuje o powstaniu szlaku łączącego Ur i Nippur. Od teraz podróż między miastami zajmowała jeden dzień, wliczając w to drogę powrotną. Wiemy, że Shulgi stał za odbudową miasta Deer, które swój blask utraciło wraz z najazdem i splądrowaniem go przez Gutejczyków kilkadziesiąt lat wcześniej. Między 20 a 23 rokiem panowania w kraju doszło do pewnych reform zainicjowanych przez władcę. Nie znamy ich szczegółów, wydaje się, że chodziło przede wszystkim o sprawy związane z administracją państwa, ale także o zmiany w religii. W 21 roku panowania Shulgi ogłosił się Bogiem. Prawdopodobnie to wtedy doszło także do utworzenia stałej, imperialnej armii, złożonej z ochotników bądź przymusowo wcielanych do niej obywateli. Teza o utworzeniu regularnych zastępów akurat w tych latach znalazłaby pokrycie w późniejszych wydarzeniach, to znaczy w wielu kampaniach wojskowych, na czele których stanął władca. Mimo skupienia swojej uwagi na pracach budowlanych i reformach administracyjnych, Shulgi jeszcze w pierwszej połowie swoich rządów, choć jego roczniki nie podają tego wprost, uczestniczyć miał w wielu kampaniach militarnych przeciwko zewnętrznym zagrożeniom. Jeden z hymnów opisuje jego wspaniałe zwycięstwo, przypadające na pierwszy rok panowania, odniesiony nad Gutejczykami. Prawdopodobnie konflikt ten był następstwem śmierci jego ojca i poprzednika Ur-Nammu, który zginął z rąk Gutejczyków w wielkiej bitwie, która odbyła się w nieznanym po dziś miejscu. Zdecydowana większość militarnych działań władcy przypada jednak na drugą połowę jego rządów. Mniej więcej od 24 roku panowania możemy mówić o regularnych kampaniach wymierzonych w zagranicznych przeciwników. Władca toczył boje na froncie północnym i wschodnim, patrząc z centrum Mezopotamii. W podaniach przetrwały informacje o takich wrogach jak Lulubejowie, którzy byli ludem osiadłym w górach Zagros, czy Huryci, nowe postacie na mapie Międzyrzecza, którzy stanowili zagrożenie z północnego wschodu. Za panowania Shulgiego miały miejsce trzy tak zwane wojny huryckie, w wyniku których ośrodek Sumurrum stał się stolicą jednej z jego prowincji, w której w następstwie zwycięstwa król osadził swojego namiestnika. Wiemy także o zniszczeniu miasta Deer, które przecież wcześniej zostało przez niego odbudowane. Świadczy to o pewnej zmienności władzy i wpływów na krańcowych obszarach jego królestwa. Shulgi walczyć miał również z Elamem, w którego terytorium zapuszczał się bardzo głęboko, aż do ośrodka Anshan, który podczas jednej z jego wypraw został zniszczony.
Co ciekawe, stało się to w 34 roku panowania Szulgiego, ledwie 4 lata po tym, jak gubernator tego miasta wziął córkę króla za żonę. To wydarzenie po raz kolejny podkreśla występującą zmienność w relacjach i stosunkach dyplomatycznych, w zależności od sytuacji, których szczegółów niestety nie znamy. Wydaje się, że początkowo władca prowadził kampanię w celach nie tylko poszerzania terytorium państwa, ale przede wszystkim w celach łupieszczych. Chciał także zabezpieczyć szlaki handlowe, od których uzależniona była pomyślność gospodarki jego imperium. Największy kłopot sprawiają nam jasne określenie potencjalnych miejsc walk i dokładne położenia krajów, które władca miał zdobywać. O łupieszczym, a nie ekspansyjnym charakterze jego wypraw mówią nam jego roczniki i informacje, takie jak, tutaj cytaty. W 31 roku panowania Karchar został zniszczony po raz drugi. W 30 roku Simurrum zniszczono po raz trzeci. W 44 roku Simurrum i Lulubum zostały zniszczone po raz dziewiąty. Ciężko zakładać, że władca potrzebował aż 9 wypraw, aby ustabilizować swoją władzę na danym terytorium. Koniec końców to mu się w jakimś stopniu udało, jednak wydaje się, że chodziło mu przede wszystkim o łupy, które wracając ze zwycięskich wypraw z wielką czcią składał jako ofiary dla bogów w świątyniach całego Sumeru. Wróćmy jednak do reform, które wspomniałem przed omówieniem historii kampanii militarnych. Za rządów Szulgiego w państwie doszło prawdopodobnie do reformy pisma, a także do kolejnej aktualizacji systemu miar i wag. Z racji braku dokładnych informacji o przeistoczeniach administracyjnych w państwie, które można byłoby przypisać stricte panowaniu Szulgiego, myślę, że to dobry moment, aby bliżej przyjrzeć się sferze administracyjno-społecznej Imperium Ur za czasów jego panowania, bez doszukiwania się, które reformy były jego dziełem, a które spuścizną po przodkach. Jak łatwo zauważyć, Królestwo Ur zdaje się być zupełnie innym państwem niż na przykład Imperium Akadyjskie. Spójrzmy na terytorium. Jest znacznie mniejsze niż to za czasów Sargona Wielkiego czy Naram-Sina. Jednak w przypadku Imperium III dynastii mamy do czynienia z siłą wewnętrzną, zdecydowanie większym scentralizowaniem władzy niż we wcześniejszych epokach. Wydaje się, że to właśnie ta centralizacja zapewniła Imperium jego potęgę. Tereny wchodzące w skład państwa to przede wszystkim krainy Sumeru oraz Akadu. Na północy, w kierunku gór Zagros, bezpośrednie władztwo rozciągało się do miasta Eshnunna włącznie. Te tak zwane tereny właściwe podzielone były na około 20 prowincji, skupionych wokół największych miast państw, którymi rządzili gubernatorowie, czyli Enzi, a nie Lugalowie. Ich zadaniem było dbanie o terytorium, nad którym sprawowali władzę namiestniczą, na przykład poprzez utrzymywanie sprawności kanałów irygacyjnych i sprawowanie pieczy nad świątyniami. Piastowali także urząd najwyższych sędziów w danym regionie oraz dbali o rozwój miejscowych kultów. Miasto-państwo Mari za czasów Szulgiego było terytorium niezależnym od władzy imperium. Wydaje się, że pewien sojusz między tymi państwami istniał, bowiem Szulgi wziął za swoją żonę córkę władcy Mari. W sumie Szulgi poślubił co najmniej 9 kobiet, które prawdopodobnie były córkami wewnątrzpaństwowych i regionalnych władców ośrodków. Oprócz administratorów miast państw danych prowincji, czyli Enzi, wyszczególnić możemy także generałów, sumeryjskich szaginów. Tereny garnizonów nie zawsze pokrywały się z zasięgiem danej prowincji. Przykładowo, prowincja Umma miała jednego Ensi i kilku generałów, którzy stali na czele różnych regionów militarnych tej prowincji. Generałów wybierano ze społeczeństwa, a nie z arystokracji, co wskazuje, że liczyły się przede wszystkim sprawność wojskowa i umiejętności strategiczne, a nie pochodzenie. Wydaje się, że generałowie wraz z objęciem stanowiska dołączali do elity, bowiem poświadczone są ich związki oraz zaślubiny z córkami zarówno z rodzin książęcych, jak i królewskich. Centralizację państwa najlepiej obrazuje sprawny i jasno określony system podatkowy. Wszystkie prowincje wchodzące w skład terytoriów właściwych zobowiązane były do danin na rzecz imperium. System ten nazywano balem, co oznacza w sumeryjskim wymianę. Co istotne, daniny te nie były jednostronne. Ze skarbu państwa i ze sprawnie działającego systemu podatkowego mogły korzystać prowincje w celu realizacji zamierzonych przedsięwzięć. System mimo różnorodności otrzymywanych dóbr był ujednolicony. Każda prowincja dostarczała innych towarów w zależności od swojej gospodarczej specjalizacji. I tak, na przykład z Girsu pobierano wielkie ilości zboża, a Umma dostarczała do skarbca ogromne ilości drewna, różnych skór oraz trzcinę.
Pieczę nad tym systemem sprawował zespół urzędników, który mierzył, obliczał i szacował, ile produktów dana prowincja jest w stanie dostarczyć. Jeśli pod koniec roku dostarczony Baal nie pokrywał się z oszacowanymi wcześniej rzeczywistymi możliwościami przerobowymi, prowincję tę obarczano większymi zobowiązaniami w roku kolejnym. Do dziś przetrwały dziesiątki tysięcy dokumentów traktujących o podatkach. Oprócz terenów właściwych, w skład imperium wchodziły także tereny zdobyte w drodze podboju. Mam na myśli wschodnie rubieże królestwa, czyli pas ziemi rozciągający się od Asyrii przez Urbilum aż po Suzę, a nawet dalej. Stąd również pobierano daniny, choć nieco inne. Przeważający był bowiem inwentarz żywy w postaci zwierząt hodowlanych, bydła, owiec i kóz. Z terenów podległych ściągano także surowce, których brakowało w rdzennej krainie, czyli na przykład rudy najróżniejszych metali oraz drewno. Zarząd nad terenami pogranicza sprawowali generałowie, którzy zakładali tam swoje przenośne garnizony. Wynikało to z niepewności co do lojalności ludów zamieszkujących te tereny. W zależności od sytuacji geopolitycznej, zakres wpływów na tych terenach ulegał poszerzeniu bądź zwężeniu. Garnizony wojskowe mieściły się także na granicy sąsiadującej z ludami krainami Simanum, Shimashki czy Anshan. Terytoria te uznawano za wrogie Sumerum i często stawały się one kierunkiem najazdów łupieszczych. Nad generałami stał tylko Sukalmach, czyli najwyższy kanclerz. Ten odpowiadał natomiast bezpośrednio przed królem. Największy gospodarczy rozkwit imperium przypadał na rządy Szulgiego. Gęstość zaludnienia oraz rozwój urbanistyczny ośrodków stały na bardzo wysokim poziomie. Potęgę państwa podkreślała także sytuacja ekonomiczna, która umożliwiała prowadzenie na ogromną skalę prac budowlanych, zarówno tych sakralnych, jak i świeckich. Zauważalny był także wzrost areałów zasiewowych, co przekładało się na znaczny popyt na pracowników. Ci, z racji bogactwa państwa, mieli zapewnione godziwe warunki pracy i mimo, że ich robota była częścią Baala i nie należała do najłatwiejszych, to raczej nie narzekali. Za swoją pracę otrzymywali wynagrodzenie w postaci żywności, ubrań oraz materiałów, takich jak wełna czy różne inne tkaniny. Robotnicy stanowili główną siłę fizyczną społeczności, pracowali przy wznoszeniu budowli oraz w wielu warsztatach rzemieślniczych na terenie całego królestwa. Wracając do Szulgiego, do jego osiągnięć można dodać wprowadzenie nowego rodzaju kalendarza, który choć nie stał się kalendarzem narodowym za jego panowania, był używany w wielu częściach królestwa. Zreformował ponadto system piśmienniczy, wprowadził uproszczony system nauki w szkołach skrybów i w zależności od poziomu wykształcenia danego pisarza przydzielano mu różne zadania. Wyszczególnić można skrybów administracyjnych, którzy zajmowali się głównie sprawami związanymi z biurokracją, podatkami oraz pisarzy, których teksty przybierały formę artystycznych wynurzeń. Z racji reformy, której poddano pismo, niektórzy badacze, moim zdaniem nieco błędnie, na okres rządów Szulgiego wskazują pojawienie się nowego typu literackiego, mianowicie hymnów. Jest to teza wysunięta nieco na wyrost, bowiem już za panowania Sargona mamy do czynienia z hymnami do Inanny, autorstwa córki Akadyjczyka. Do osiągnięć Szulgiego należy zaliczyć ponadto wzniesienie wielkiego muru, który oddzielał Sumeru Akad od Mezopotamii Północnej. Budowla powstała w wąskim punkcie między rzekami Tygrys i Eufrat w okolicach miasta Sippar. Powodem wzniesienia tej budowli było prawdopodobnie zagrożenie ze strony Amorytów, którzy niebezpiecznie przemieszczali się w kierunku aluwium. Inny powód powstania Shulgi Wall może być znacznie bardziej prozaiczny. Władcy mogło chodzić po prostu o wyraźne zaznaczenie granicy terenów właściwych jego państwa. Shulgi dokonał żywota w 48 roku swojego panowania. Początkowo tytułowany królem Sumeru i Akadu, następnie królem wszystkich czterech stron świata i ogłoszony bogiem władca, uważany jest za najwybitniejszą postać swojej dynastii. Nie znamy szczegółów jego śmierci. Wiemy, że wraz z nim pochowano dwie jego żony. Możliwe, że wynikało to ze zwyczaju, a możliwe, że władca wraz z rodziną padł ofiarą jakiegoś pałacowego przewrotu. Następcą Shulgiego został jego syn Amarsin. Amarsin nie musiał walczyć o władzę w królestwie, bowiem przejście tronu nie zachwiało wewnętrznie scentralizowanym wokół Ur Imperium. Przyjął tytuł, który dzierżył jego ojciec, króla Ur, Sumeru i Akadu oraz władcy wszystkich czterech stron świata. Nowy władca panować miał przez 9 lat, zachowały się wszystkie roczniki, które pozwalają ustalić najważniejsze wydarzenia z czasów jego panowania. Od samego początku Aram-Sin musiał toczyć boje na rubieżach swojego imperium, na froncie wschodnim, który był już od czasów jego ojca, terytorium podwyższonego ryzyka. W pierwszym roku zniszczył Harshi i Kimash. W drugim roku panowania dokonał zburzenia Urbilum. W szóstym roku panowania doszło do ponownego zniszczenia
Szuszrum i Szurutchum. W 7 roku król zniszczył niejakie Bitum Rabium, Jabru, ich terytoria oraz Huchnuri w Elamie. Ze wszystkich wypraw Amarsin przywoził znaczne łupy, które podobnie jak ojciec składał w świątyniach jako ofiary. Władca, co pokazała przyszłość, w pełni nie podbił tych terenów. Pod koniec jego panowania Simurrum i Urbilum uzyskał niezależność, jednak pewne tereny przyłączył do imperium. Rozszerzył też ziemię zwierzchnie imperium na tereny Lulubejów. Amarsin poprzez małżeństwa próbował układać się także z huryckimi miastami z północy. Oprócz kampanii militarnych, rządy Amarsina są warte uwagi ze względu na jego próbę odrodzenia starożytnych miejsc Sumeru. Wznosił i restaurował miejsca kultu w takich miastach jak Ur, Nippur i Uruk, a także w Sippar. Amarsin wybudował także kanał irygacyjny łączący dwie odnogi Eufratu, który nosił jego imię. Władca pracował także nad niedokończonym zikkuratem w Eridu, jednak ośrodek ten został opuszczony za jego panowania, bowiem problemy zasolenia gleby sprawiły, że działalność rolnicza w tym regionie stała się nieopłacalna. Budowa kanałów oraz porzucenie prac w Eridu może świadczyć o występowaniu problemów z wodą, które stały się pod koniec imperium jednym z głównych powodów upadku tego państwa. Król odpowiadał także za znaczny rozwój kultu w jego państwie. Powoływał kapłanów oraz ofiarował tron dla boga Enlila. Odpowiadał także za znaczne rozszerzenie kultu swojego ojca, który został ubóstwiony jeszcze za życia. Warto w tym momencie powiedzieć, że ubóstwienie władców wcale nie oznaczało ich zrównania z najważniejszymi bogami Panteonu. Niemniej i tak stopień uświęcenia był duży i o to dbał Amarsin. Nie znamy dokładnych szczegółów z momentu śmierci władcy. Miał umrzeć w wyniku ugryzienia buta, co interpretuje się jako zakażenie krwi, na przykład poprzez ukąszenie skorpiona lub w wyniku jakiegoś spisku. Wydaje się, że za czasów władcy imperium wciąż prosperowało, jednak prawdopodobnie to wtedy zaczęły się już pewne problemy z gospodarką, a konkretnie z rolnictwem. Wskazuje się na rosnące zasolenie gleb i opuszczanie poszczególnych ośrodków ze względu na pogarszające się warunki naturalne, przekładające się na kłopoty związane z uprawą roli. Po Aramsinie rządy przejął Shushin, który panować miał podobnie jak ojciec przez 9 lat, od około roku 2037 do 2029 przed naszą erą. Co ciekawe, panowanie władcy zaczyna się od próby wymazania z historii dokonań swojego ojca, a przynajmniej od działań zmierzających do umniejszenia im. Wiemy, że Shushin wycofał z kalendarza wszystkie święta powiązane z pamięcią mojego ojcu, zakazał także rozwijającego się kultu osoby Aramsina poprzez zmianę obiektu kultu w świątyniach, które wcześniej skupiały się na jego ojcu. Nie wiemy, co spowodowało taki obrót wydarzeń, jednak wydaje się, że mogło chodzić o trudną relację między ojcem i synem. Możliwe także, że Shushin miał naprawdę silną potrzebę wypromowania własnej osoby, na co zresztą nie brakuje dowodów od samego początku panowania władcy. Ten wzniósł wiele świątyń, które następnie uczynił miejscami kultu własnej osoby. W całym królestwie powstało ponadto mnóstwo posągów władcy, mających za zadanie sprawiać wrażenie wszechobecności króla w każdym zakątku imperium. Podczas panowania Shushina, podobnie jak w przypadku jego poprzedników, doszło do kilku wypraw na tereny położone na wschodzie królestwa. W 3 roku panowania doszło do powstania w Simanum, mieście, którego syn panującego tam władcy poślubił córkę Shushina. Imperator zobligowany postanowieniami sojuszu ruszył na pomoc swojej nowej rodzinie i pomógł przywrócić im prawowitą władzę w ośrodku. W 7 roku panowania król wybrał się na wyprawę przeciwko Zapszali, w wyniku której kraj ten zniszczono, a do imperium przywieziono wiele łupów w postaci cennych kruszców, takich jak złoto oraz niewolników, których zapędzono do najróżniejszych prac w imperium. Shushinowi przypisuje się także dokończenie budowy muru na północy Sumeru Akadu, co bezpośrednio wiąże się tym razem z zagrożeniem ze strony coraz odważniej poczynających sobie w regionie Amorytów. Co ciekawe, nazwa muru, czyli Martu, znaczyła tyle, co Amoryci. Tym razem mur sięgał dalej, aż do rzeki Diali i doliny wokół jej dorzecza. Oprócz wypraw wojskowych, budowy muru, dążenia do własnego ubóstwienia oraz zatarcia kultu ojca, możemy wskazać także inne ważne wydarzenia, takie jak złożenie daru Enlilowi w postaci wielkiej łodzi oraz wzniesienie kilku budowli sakralnych w Ur, Kesh, Suzie czy Ummie. Jako ciekawostkę można dodać, że jeden z hymnów wystosowanych do króla wyraża ogromną tęsknotę i miłość do monarchy. Utwór ten uważa się za pierwszy znany erotyk w historii literatury. Po 9 latach panowania władca zmarł, nie znamy jednak dokładnych szczegółów jego śmierci. Nie wiemy, w jakim dokładnie stanie zostawił swoje imperium następcy, jednak wciąż nie słychać o wielkich problemach, z którymi musiałby się zmierzyć ten król. Patrząc na przyszłe wydarzenia,
Takie jednak na pewno w Imperium Shushina już występowały. Ostatnim władcą Imperium III dynastii Zur został Ibisin, choć monarcha nie mógł jeszcze o tym wiedzieć. Prawdopodobnie objął rządy w roku 2028 przed naszą erą i panować miał przez około 25 lat, do około roku 2004-3 przed naszą erą. Ale po kolei. Po objęciu władzy w państwie doszło do pielgrzymek i procesji po poszczególnych ośrodkach. Prawdopodobnie był to stały rytuał po objęciu rządów przez następnego króla. Władcy koronowano w świątyni w Nippur, mieście niezwykle istotnym, bowiem ośrodek ten należał do najważniejszych miast za czasów III dynastii z Ur. Uważa się, że Nippur było religijnym centrum Mezopotamii, domem dla świątyni boga Enlila, który był panem wszystkich innych bogów. To w Nippur bóg Enlil wypowiadał imię króla i wzywał go do swego istnienia. Koronacja w Nippur była wykorzystywana jako legitymacja dla każdego monarchy, w celu zapewnienia nienaruszalności władzy. Z politycznego punktu widzenia trudno powiedzieć, jak ważny był Nippur, ponieważ miasto nie miało znaczącej rodziny dynastycznej, ani nie wykształciło żadnej potęgi militarnej. Samo miasto było bardziej postrzegane jako narodowe centrum kultu, bardzo ważny ośrodek. Po koronacji w Nippur władca odbył podróż po innych miejscach, takich jak Uruk, jego rodzimy Ur, czy niejaki Nutur. Ibisin przyjął także oficjalny tytuł swoich poprzedników, czyli miano króla Sumeru i Akadu, pana wszystkich czterech stron świata. Jednak jak pokazała przyszłość, więcej było w tym pompy niż rzeczywistej siły. Imperium III dynastii z Ur upadło gwałtownie. Nie widzimy tu wyraźnego ciągu wydarzeń czy procesów, które rozsadzałyby państwo od środka przez dziesiątki lat. Nie oznacza to jednak, że takie procesy nie występowały. Wraz z pierwszymi latami panowania Ibisina mocno rzucający się w oczy jest stopniowy zanik dokumentów poświadczających oddanie i posłuszeństwo innych ośrodków Sumeru w postaci tabliczek podatkowych. Pojawia się ich coraz mniej, a przecież za panowania wcześniejszych władców tego typu dokumenty stanowiły zdecydowanie najliczniejszą grupę podań w tym zbiurokratyzowanym państwie. Od drugiego roku panowania Ibisina nie mamy informacji o uiszczaniu danin z północnych osiedli i ośrodków z okolic Kisz oraz milczą źródła o poddaństwie Puzrisztagan. Od trzeciego roku panowania z radarów systemu podatkowego znika Suza, Uruk i Jesznuna, w czwartym roku Umma, Girsu w piątym, a w ósmym roku zanikają podania o sprawowaniu przez Ibisina kontroli nad Nippur, co prawdopodobnie było szczególnie bolesne z racji faktu, że przecież to władza nad Nippur dawała legitymację do władzy nad całym Sumerem. Utrata tego ośrodka wiązała się prawdopodobnie z utratą wpływów w całym regionie, a więc do marginalizacji postaci Ibisina. W tym samym roku Ur utraciło także zwierzchnictwo nad miastem Isin. Co ciekawe, gdybyśmy patrzyli tylko na roczniki króla, wyłania się z nich obraz nie najgorszy. W siódmym roku wokół Ur i Nippur wzniesiono mury. Władca wyprawiał się na Elam i walczył z takimi ośrodkami jak Suza, Awan i Adamdun. Wojować miał również Simurrum i Huchnuri. Nie wiemy jednak, jak wyglądały te konflikty i jakimi trasami przemieszczały się wojska Ibisina, skoro południowe miasta uniezależniły się od Ur i raczej pozostawały we wrogich relacjach. Co w takim razie spowodowało upadek Imperium III dynastii z Ur? Czynników było wiele. Ensi dotychczas podlegli władcy musieli zostać w jakiś sposób sprowokowani do buntu i prawdopodobnie powodem takiego obrotu spraw była sytuacja gospodarcza, która uległa totalnemu załamaniu. Wydaje się, że w 7 i 8 roku panowania władcy mieszkańcy miast południa dosłownie umierali z głodu. W Ur cena jęczmienia była 60-krotnie wyższa niż przed kryzysem. Brak jęczmienia powodował zaprzestanie produkcji mleka. Sytuacja szybko pogarszała się, a w kraju drożały także inne niezbędne do życia produkty. W czasach ostatniego władcy niemalże nie odługowano ziemi. Każdy wolny ar starano się zagospodarować w celach uprawy roli. Zmniejszały się datki dla świątyń, jednak najbardziej cierpieli zwykli ludzie. W takiej sytuacji nie trudno o separatystyczne ciągoty poszczególnych ośrodków, które przecież zarządzane były przez niegdyś królewskie i książęce oraz wciąż dumne rodziny. Ensi ci wyszli zapewne z założenia, że skoro ich ludziom i im żyje się tak źle, muszą wykorzystać tę sytuację i się usamodzielnić, zapewniając jednocześnie lepszy byt swojemu społeczeństwu. Pamiętajmy również, że w starożytności wszelkie kataklizmy wiązano z karą boską. Nie trudno zatem można było stworzyć propagandę mówiącą, że to Ibisin zgrzeszył, że to on jest winny załamaniu gospodarki. Wiemy, jak religie mieszają w głowach, a w starożytnych cywilizacjach było pod tym kątem znacznie gorzej niż jest dzisiaj.
Znamy jedną niesamowicie dobrze obrazującą sytuację władcy Ibisy na historię, która wiele mówi także o kondycji państwa. W 8 roku panowania Ibisin wysłał swojego zaufanego człowieka, Ishbere, do Nippur, w którym ten kupić miał zboże dla wygłodniałej stolicy. Dysponujemy zachowaną po dziś dzień korespondencją bohaterów. W liście do króla wysłannych pisze o dokonaniu zakupu kilkuset litrów jęczmienia, których nie może przywieźć do kraju z powodu najazdu Amorytów. Namiestnik zapewnia, że część zboża już wysłał i prosi władcę o nadanie mu władzy nad Nippur oraz Isin, ponieważ według niego tylko on jest w stanie obronić te miasta przed najeźdźcami. Władca Ur wyczuł podstęp, obraził wysłannika w kolejnym liście, wyzwał od zdrajców i warchołów, jednak niestety pozostawał w kleszczach. W efekcie zaproponował namiestnikowi kupno ziarna za podwójną cenę i przekazał mu do tego zwierzchnictwo nad północą. Pokazuje to wyraźnie bardzo przykrą desperację ostatniego władcy wielkiego niegdyś imperium. Z czasem Ishbera stanie się założycielem dynastii Isin, która bezpośrednio poprzedza okres babiloński, lecz nie spocznie na tym. Zajmie także dużą część Sumeru Akadu oraz ogłosi się bogiem i królem czterech stron świata, a dokona tego jeszcze za życia Ibisina. Wróćmy jednak do Ur i jego władcy. W 17 roku panowania miał walczyć z Amorytami, broniąc zapewne swoich mocno już uszczuplonych terytoriów. Zasięg jego władzy ograniczał się zapewne tylko do Ur i pobliskich osiedli. W 24 roku panowania władcy ostateczny cios zadali mu Elamici, zjednoczeni w ludach z Shimaszki, Suto, Anshan i Suzy, a dowodzeni przez króla Shimaszki, niejakiego Kindattu. Shimaszki uniezależnili się od imperium jeszcze za czasów panowania Shushina, a od czasu początku rządów Ibisina nie płacili imperium już żadnych podatków. Prawdopodobnie osiedli w Elamie, w okolicach Suzy, wchodząc w jakieś interakcje z mieszkańcami Elamu. To tam narodził się zapewne pomysł pomszczenia wielu lat upokorzeń doznawanych ze strony Ur. Zjednoczone siły elamickie we wspomnianym 24 roku panowania Ibisina przedarły się przez bagna Tygrysu i Eufratu blisko delty Zatoki Perskiej i zdobyły miasto Ur. Ostatniego imperatora w pętach zabrano do Anshan, gdzie prawdopodobnie dokonał żywota. Można byłoby rzec, że Ibisin po prostu nie był dobrym władcą i nie dorównywał swoim poprzednikom. Jednak zrzucenie na niego odpowiedzialności za to, co wydarzyło się z imperium, nie jest właściwe. Spójrzmy na zagadnienie nieco szerzej niż tylko przedstawianie porażek władcy. Cywilizacje Mezopotamii uzależnione były od sprawnie działającego systemu irygacyjnego, który zapewniał pomyślność rolnictwu. W historii Sumeru mamy poświadczonych wiele potopów, na czele z tym, który doszczętnie wyzerował pamięć o cywilizacji przodków Sumerów z okresu Uruk. Ale o tym już wiecie. W tym przypadku nie chodziło jednak o potop, lecz o coś zupełnie odwrotnego, ale w nadmiarze równie destrukcyjnego, mianowicie o suszę. Prawdopodobnie najważniejszym aspektem problemu w państwie trzeciej dynastii był znaczny spadek wody w rzekach. Mimo wprowadzania najróżniejszych urządzeń i innowacji, problemu braku wody nie dało się rozwiązać. Próbowano utrzymywać ją na polach dłużej niż zwykle, jednak prowadziło to do ogromnego zasolenia gleb, przez co cierpiały na tym plony, dużo mniej okazałe niż zwykle. Ceny rosły, miejscowi Enzi buntowali się, licząc na usamodzielnienie i zapewnienie swoim obywatelom lepszych warunków do życia. Scentralizowane imperium przestało zdawać egzamin. Nie wytrzymało próby czasu i nie stawiło czoła wyzwaniu, jakim był nieurodzaj. W efekcie upadku rolnictwa i ogłoszenia niepodległości poszczególnych ośrodków, skarb państwa przestał być zasilany podatkami. Ibisin w desperacji korzystał ze środków świątyń, również wyczerpując ich budżety, co prawdopodobnie nie ułatwiało mu kontaktów z kapłanami i społeczeństwem. W międzyczasie w północnej Syrii od pewnego czasu pogarszały się warunki naturalne, co powodowało wzmożone wyprawy Amorytów na północne rubieże państwa Ur. Te dwa czynniki przełożyły się z kolei na zaprzestanie dostaw zboża z północnych ośrodków. W państwie rozpadającym się od środka utracenie kontroli w miejscach położonych daleko od stolicy wcale nie było trudne. Najazd Elamitów na Ur w 24 roku panowania władcy był tylko zwieńczeniem dzieła upadku imperium. Prawdopodobnie najeźdźcy za rządów każdego innego, wcześniejszego władcy nie przeszliby 20 km w głąb państwa, jednak w tym przypadku wjechali już na gotowe. W ten sposób i w takich okolicznościach imperium trzeciej dynastii z Ur i tak zwane dzieje polityczne Sumerów dobiegły końca. Wraz z końcem imperium trzeciej dynastii z Ur możemy mówić także o końcu scentralizowanego systemu ekonomiczno-społecznego, który w takiej czy innej wersji obowiązywał dotychczas w kraju. Kolejne wieki i okresy to czas, w którym państwo
państwo oddawało działalność sfery ekonomicznej poddanym, zadowalając się mniejszymi podatkami czy gwarancją służby w wojsku. Jednak są to tematy na zupełnie inną opowieść. Wysunięcie tezy, że Sumerowie jako lud skończyli się wraz z upadkiem Imperium III dynastii Ur, jest tezą wysuniętą na wyrost. Etnos sumeryjski trwał bowiem dalej, mieszając się z kolejnymi grupami, które odwiedzały Mezopotamię lub które zamieszkiwały tam już wcześniej. Niemniej historia stricte polityczna, uznawana za tzw. dzieje sumeryjskie, dobiega końca wraz z tym okresem, okresem Imperium III dynastii Ur. Co prawda na sumeryjskiej liście królów wymieniono jeszcze jedną dynastię, dynastię Isin, która potocznie nazywana jest okresem Isin-Larsy, jednak jest to nieco inny temat. Jeżeli bardzo chcecie, zgłębię go i przedstawię może nie tyle w osobnym odcinku, co w pewnym filmie, który planuję zrealizować. Jest to film, który przedstawiałby losy wszystkich dynastii od okresu wczesnodynastycznego do okresu Isin-Larsy włącznie. Czyli po części część tych materiałów, które do tej pory została opublikowana, powieliłaby się. Niemniej w tym filmie, w tym jednym filmie dotyczącym dziejów politycznych, stricte dziejów politycznych Mezopotamii od okresu wczesnodynastycznego do w zasadzie Babilonii, zawarłbym wszystkie okresy. Czyli między innymi rozbudowałbym temat Imperium Akadyjskiego, dokonując niejakiego remasteru filmu sprzed pół roku, kiedy jeszcze nie było animacji, kiedy jeszcze nie było innych, że tak powiem, rozwiązań technicznych, które teraz są stosowane w moich filmach. Także rozważam taki jeden film podsumowujący, do którego dorzuciłbym jeszcze inne dynastie, które nie były omówione. Na przykład omówiłbym Królestwa w Marii. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym pomyśle. Myślę, że to byłby długi materiał, około dwugodzinny. Tak jak mówię, część materiału by się powtórzyła, ale na pewno byłyby rozdziały, które pojawiłyby się po raz pierwszy, żeby po prostu nie odgrzewać kotleta. Tymczasem w tej produkcji to wszystko. W najbliższym czasie spodziewajcie się filmu o Elamie i co ciekawe o państwie wielkomorawskim, żeby nieco urozmaicić. Jeżeli cenicie moją pracę, możecie zostać moimi patronami na Patronite lub YouTube lub wesprzeć mnie dowolną kwotą na portalu Tipli. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zróbcie to teraz. Jeżeli nie oceniliście filmu łapką, zróbcie to teraz, bowiem tak małe gesty sprawiają, że te filmy mogą iść dalej, przez co zasięgi się zwiększają. A dla twórcy nie ma nic bardziej motywującego niż wyświetlenia, zasięgi, pozytywne oceny oraz subskrypcje. Tymczasem w tym materiale to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Słyszymy się i widzimy już za tydzień. Także trzymajcie się. Cześć!